Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Olej i kolejny odcinek z gry Hearthstone. I od razu powiem na wstępie, że ostatnio bardzo ciężko mi jest się zebrać coś nagrać z tej gry, a to dlatego, że po prostu ostatnimi czasy w Hearthstone'a nie za bardzo gram. To jest z kolei spowodowane tym, że nie ukrywam, iż ogłoszenie dodatku dopiero na maj trochę pokrzyżowało mi plany, gdyż czekałem bardzo na ten dodatek i na zmianę mety, bo nie ukrywam, że spotykanie w kółko tych samych talii jest trochę męczące, trochę nudne i niezbyt zachęca do rozgrywki. Fakt faktem jest taki, że ostatnio próbowałem sobie trochę powbijać rangi. Jednak, jak za chwilę zobaczycie, nie było to zbyt efektywne, gdyż mamy już ponad połowę miesiąca za sobą, a jestem na 13 randze, ale wczoraj przez kilka godzin gry spotykałem samych Secret Paladynów i Zuloków i czasem jakiś combo druid się trafi, ewentualnie jakiś face deck. Co sprawiło, że po chwili już byłem tą grą po prostu zmęczony. Jeżeli natomiast chodzi o sam nadchodzący dodatek, to nie ukrywam, że tak jak na początku byłem sceptycznie nastawiony do nowych kart, które zaprezentowali, tak z każdą kolejną kartą jestem coraz bardziej przekonany do dodatku, gdyż część z nowych kart, które ostatnimi czasy nam pokazali, zespoilerowali, myślę, że będzie całkiem przydatna. Równie mocno jak na nowe karty oczekuję na nerf starych. Ostatnie doświadczenia uświadomiły mi, że jest jeszcze całkiem sporo kart, które wymagają tego nerfa. Jest to po prostu niemożliwe, żeby weszły na stałe do standardu jako karty klasyczne i podstawowe, nie otrzymując żadnego nerfa. Dobra, ale jeżeli chodzi o taki wstęp, który mi się jak zwykle przedłużył, to by było tyle. Myślę, że możemy przejść do rozgrywek. Postanowiłem, że mimo, że ostatnio mi wojownikiem nie szło, to dam mu jeszcze dzisiaj ostatnią szansę. Jak nam znowu nie pójdzie, to najwyżej w następnym odcinku przerzucimy się na coś innego. A tymczasem możemy już przenieść się do samego pojedynku. Tak, postanowiłem się ogólnie przerzucić z Renown Warriora na zwykłego standardowego Control Warriora. Głównie dlatego, że poleganie na jednej karcie w talii często doprowadzało do niezbyt korzystnych sytuacji dla mnie, bo często zdarzało się tak, że walczyłem z face deckiem, a Renown mi się nie trafiał przez wiele tur. Więc postanowiłem przerzucić się na standardowego Control Warriora. Mało tego, że nie liczę na Renown, to oprócz tego mam podwójne użyteczne karty, a nie pojedyncze, tak jak było to w przypadku Renown Warriora. Jak widzimy, trafiliśmy na Mage'a, czyli mamy Jayne. Przypuszczam, że jest to tempo Mage, gdyż jest to tak naprawdę jedyna talia maga, jaką spotykam od jakichś dwóch miesięcy. Oczywiście, jako że gram Control Warriorem, to bardziej by mi się przydał po drugiej stronie Freeze Mage, który tak naprawdę jest przez Control Warriora bardzo skutecznie kontrowany. I Control Warrior staje się kontra Warriorem przeciwko takiemu Freeze Mage'owi. Taki trochę suchar mi wyszedł. Tak, dzisiaj jest ostateczny test dla mojego Garrosha. Jeżeli dzisiaj mi znowu nie pójdzie tak jak ostatnio, to po prostu przerzucimy się na coś innego. Myślę właśnie, że albo na Maga, albo na Czarnoksiężnika, gdyż tymi dwiema klasami mam najwięcej doświadczenia, nie licząc Wojownika. I myślę, że tymi klasami mi się najprzyjemniej by grało, jeżeli nie grałbym Wojownikiem ani kapłanem, bo taki wiecie, kapłana mam już na złotego, więc nie chcę raczej rankingów póki co grać. Dobra, ręka początkowa nie jest najgorsza, mamy sporo tanich zaklęć. To jest także kolejna... O! Mech Mage! A to wam powiem ciekawe, bo Mech Mage'a dawno nie spotkałem. I jako, że jest to Mech Mage, to zdecydowanie musimy się pozbyć naganiacza mechów. Gdyż jest to bardzo niebezpieczna karta i bardzo się cieszę, że ze standardu wypada w najbliższym czasie. Jeżeli zaraz wyskoczy z kolejnym naganiaczem mechów, to mamy grzmotnięcie tarczą. Więc to także nie będzie dla mnie problemem. Dobra, jest śniegoczłap. Okej, może być i tak. To ja myślę, że po prostu... Co on może mieć? Może mieć Antonidasa. Ale myślę, że po prostu użyjemy Shield Slama. Na Antonidasa mamy w razie czego egzekucję, więc może nie będzie tak źle. Z kolei na Doktora Hooka, którego Mech Mage także ma w talii, mamy Łowcę Grubego Zwierza. Więc to także nie jest dla mnie jakiś duży problem. Problemem natomiast jest to, że nie mamy za bardzo co wystawiać. Bo jak widzimy, ręka nie jest zbyt dobra, jeżeli chodzi o stwory. Dobra, mamy Gromasza, czyli najdroższą kartę w talii. To tak a propos tego mojego farta. Na szczęście... Dobra, technik z Majsterkowa. Tutaj jest trochę problem, bo nie za bardzo mamy go w tym momencie zniszczyć. Mogę użyć co prawda na niego egzekucję, ale tak jak mówię, wolałbym tą egzekucję mimo wszystko zostawić na Antonidasa. Bo któż to wie, czy się druga trafi. Dobra, mamy grzmotnięcie tarczą drugie.
Dobra, zrobimy tak. Mógłbym użyć egzekucji na niego, jednak uznałem, że nie wiadomo, czy armor będziemy mieli w momencie, kiedy będzie Antonidas. Więc wolę egzekucję jednak na Antonidasa zostawić, a grzmotnięcie tarczą zużyć w tym momencie. O, złomobota, to jest bardzo ciekawe zjawisko. Bo tej karty raczej się po stronie przeciwnika na McMage'u nie widuje. Dlatego też dość interesujące. Miejmy nadzieję, że nie będzie dla mnie problemem. I w sumie czułbym się pewnie, gdybym dostał do ręki kolejną egzekucję. Bo na złomobota ta karta mogłaby mi się zdecydowanie przydać. Dobra, mamy ogniste działo. I mamy wspaniałego goblina grzmotnika. No dobra, zaczyna się robić nieciekawie. Mógłbym co prawda użyć zemsty. Niemniej jednak jestem na razie w dobrej sytuacji i myślę, że po prostu użyjemy doktora Hooka. Tym złomobotem mnie trochę mój przeciwnik, muszę przyznać, zaskoczył. Bo tej karty nie widziałem bardzo dawno. Kurczę, kula ognia. No to nie jest fajne, nie da się ukryć. Kurczę, kolejny wkurzotron. Do teraz liczymy na szczęśliwe miny. Mina, która poszła na face, nie jest szczęśliwą miną. Kolejna na face? Naprawdę? Tyle stworów masz na polu i obie miny poszły na face? W sumie bardzo dobrze, że bójkę dostaliśmy. Ale myślę, że jeszcze przetrzymamy mojego przeciwnika na chwilę i bójki użyjemy w kolejnej turze. Tak, złomobot po stronie przeciwnika mnie trochę tutaj niepokoi. Dobra, mamy naganiacza mechów. Im więcej kart wystawi, tym lepiej dla mnie. Właśnie na to liczyłem, przetrzymując bójkę jeszcze jedną turę. Okej. I pójdzie na face. Teraz w sumie liczę na to, że to co przeżyje to będzie jeden z jego wkurzotronów albo naganiacz mechów. Najgorzej by było, gdyby moją bójkę przeżył złomobot w sumie. Bo jego w zasadzie nie mam jak zabić tak naprawdę. Dobra, przeżył naganiacz mechów, czyli nic groźnego, w sumie tak jak chciałem. Mój przeciwnik stracił strasznie dużo stworów, kart w dłoni mu też niezbyt wiele zostało. Więc myślę, że nie jest źle. Dobra, mamy Wichajmistrza. No ja myślę, że jestem już w miarę bezpiecznej sytuacji, bo w kolejnej turze pójdzie Gromarz. Zabijemy jego naganiacza mechów. I w tym momencie to mój przeciwnik musi reagować na moje zagrania, a jestem w miarę bezpieczny. Jeżeli użyję Antonidasa, mamy zemstę i egzekucję. Jeżeli użyję doktora Hooka, mamy z kolei łowcę grubego zwierza. Więc myślę, że tragedii nie ma. Dobra, kolejny technik z Majsterkowa, który tym razem niestety nie zadziałał. Oczywiście niestety dla mojego przeciwnika. Ja jestem usatysfakcjonowany, że nie zadziałał. No dobra, no to po prostu zaczniemy stakować armor. Zabijemy tego kolegę, zanim się bafnie. Żeby mieć pewność, że w kolejnej turze mój gromarz nie zginie, jeżeli mój przeciwnik nie dobierze żadnego zaklęcia. No i myślę, że w zasadzie już mamy rozwiązaną sytuację, bo teraz ani doktor Hook, ani Antonidas po stronie przeciwnika mi raczej nie zagrozi. Więc mogę uznać, że jestem w miarę bezpieczny. No dobra, mamy walnięcie. Myślę, że użyjemy je tak po prostu na niego. Głównie dlatego, że jeżeli mój przeciwnik dobrałby mecha w tej turze, to wtedy jego Wichajmistrz zyskałby 3 punkty ataku i zabiłby Gromasza razem z Hero Power w kolejnej turze. A tego raczej chciałbym uniknąć. Tym bardziej, że jeżeli Gromasz przeżyje kolejną turę, to już mam praktycznie zwycięstwo. No i zobaczmy, co teraz nasza Jaina wymyśli. To, co ją w tej turze może uratować, to Frostbolt. Ale tak naprawdę to tylko przedłuży życie o kilka tur. Kula ognia w sumie też ją ratuje. Ale tak czy siak myślę, że to jest tylko chwilowy ratunek dla naszego maga. Wtasujemy sobie złotą małpę, która od razu nam się do ręki z powrotem trafiła. Niemniej jednak jej używać nie będę, głównie dlatego, że muszę mieć coś w dłoni na zabicie Antonidasa. Jak wiadomo, złota małpa nam podaruje całkowicie randomowe legendary, które nie do końca mogą nam pozwolić owego gromasza, owego Antonidasa po stronie przeciwnika zabić. Więc na razie ze złotą małpą się wstrzymam. Aczkolwiek nie ukrywam, że użycie tej karty jest bardzo kuszące. Zawsze jak ją tylko dostanę do ręki. Ale tak jak mówię, żeby wygrać jej tak naprawdę nie potrzebuję, a jeżeli będę miał mega pecha, to może ona nawet
odwrócić sytuację w drugą stronę i możemy tą walkę przez nią przegrać. Jak widzimy, mój przeciwnik dobiera mi karty. Miło z jego strony, pewno chce nas w jakikolwiek sposób zjarać. Ale myślę, że raczej mu nic z tego nie wyjdzie. Dobra, zrobimy tak. Zrobimy tak. Kolejny armor dla mnie. 55 punktów życia. Jestem bardzo ciekaw, jak nasz przeciwnik ma zamiar to przeżyć. To może być dość interesujące zjawisko. 2, 4, 6. Dobra, kolejna karta dla nas. Okej. I wiecie co? Zrobimy tutaj. Pójdziemy tutaj na żywioł i jednak użyjemy złotej małpy. Zobaczymy, jakie legendary mi podaruje. Myślę, że już nawet nie muszę niszczyć Antonidasa, mojego przeciwnika. Jestem w miarę bezpieczny. Tutaj mi raczej mój przeciwnik nie zagrozi. Tym bardziej, jak widzimy, mamy Deathwinga w dłoni. Więc w najgorszej możliwej sytuacji będziemy mogli jego użyć. Ponadto mamy Lowteba, który powstrzyma mojego przeciwnika przed używaniem zaklęć. Więc jak widzimy, wszystko jest po mojej myśli. On co prawda nie miał Antonidasa, ale ja mam. Niestety nie byłem w stanie go użyć. Mamy zwycięstwo. Czyli jak widzimy, pierwszy pojedynek poszedł po mojej myśli. Kto wie, może drugi także nam się uda wygrać. Nawet wbijemy 12 rangę. Aczkolwiek w żaden sposób to nie wpłynie na naszą skrzynię na koniec sezonu, bo z tego co kojarzę, chyba nawet miałem 11 rangę w tym sezonie. Po czym dostałem po mordzie agrodekami i spadłem na 14, więc świetnie. Dobra, mamy Utera. Oczywiście Paladyn, czyli bez zaskoczenia. Znając życie, pewno to będzie jeszcze Secret Paladyn, więc nie ukrywam, że przydałaby mi się jakaś bójka, jakiś Big Game Hunter. O, świetnie. Znowu dostałem na dzień dobry najdroższą kartę w talii. Świetnie. Pomijając fakt, że w mojej talii jest jedna trzecia kart jest za 1, 2 albo 3, to ja znowu mam taką rękę, że za bardzo nie będę miał co używać, więc jest słabo. Blok tarczą to też nie zupełnie jest to, na co liczyłem. W sumie, czy mi się wydaje, czy ja w poprzedniej grze nie dostałem ani jednej broni, mimo że mam 4 w talii? Aż będę musiał na nagraniu to sprawdzić. Bo szczerze mówiąc, jakoś nie zwróciłem za bardzo na to uwagi. Dobra, wystawił Januszka. Ktoś się mnie pytał ostatnio, dlaczego to... Dlaczego nazywam ich Januszkami? A jakoś to się przyjęło w gronie moich znajomych, że nazywam ich Januszkami. I ciężko mi jest się przestawić na nagraniu, żeby nazywać ich inaczej. O, Murloc! No to świetnie. No nie ukrywam, że Murloc, Paladyn, to nie jest to, co chciałem w tym momencie spotkać, gdyż jest to chyba najtrudniejsza talia do pokonania dla Control Warriora. Raz w życiu mi się udało pokonać Murloc Paladyna i to fartem. Zostało mi chyba z 2 punkty życia po jego drugim Anything Can Happen. Ale powiem wam, że jest słabo. Bo tak naprawdę nie wiem, jak się uchronić przed kartą Anything Can Happen, więc... Albo musimy go zabić przed 10 turą, co nie wiem, jak możemy zrobić, biorąc pod uwagę, że Murloc Paladyn ma milion healii w talii. Albo muszę wymyśleć coś innego. Nie wiem co, ale coś muszę wymyśleć. Dobra, mamy proroka zagłady. W sumie nic z nim nie stracę, bo nie mam nic na polu, więc po prostu... Dobierzmy sobie na nim kartę. Zemsta może się przydać. Oprócz tego dobierzemy sobie kolejną kartę. Mamy bójkę. Bójka przeciwko Murlocom może być przydatna. Aczkolwiek muszę mieć sposób na to, żeby zabić dwa razy całe pole Murloców. Dobra, dobiera karty. Może go jakoś zjarać? Kurczę, nie mam go jak spalić. Jakbym miał w talii tego Murloca, który dobiera dwie karty, to by było całkiem spoko. Na moje nieszczęście niestety go oczywiście nie posiadam, więc wystawimy Justicarkę, żeby jak najszybciej sobie stakować armor. No ale tak jak mówię, ciężko tą walkę widzę. Jeżeli tą walkę przegram, to nawet nie stwierdzę dlatego, że Warrior się nie sprawdza, tylko dlatego, że po prostu Murloc Paladyn jest straszną kontrą na Control Warriora. Więc tutaj już, że tak powiem, z góry nie jestem w zbyt korzystnej sytuacji. Dobra, mamy drugą bójkę, więc nie jest źle.
Myślę, że co turę w miarę możliwości będę sobie stakował armor, bo ja tego armora zdecydowanie potrzebuję na kombo mojego przeciwnika, które bije za masakrycznie wysokie wartości. W tym momencie żałuję, że nie gram Reno Warriorem, bo Reno Jackson mógłby mnie uratować w tej grze. No i co? 9 kart w dłoni, ok. Idealna sytuacja była w momencie, jakby nie dobrał Anything Can Happen. Żeby tak niefartownie dla niego dwie ostatnie karty, które ma w talii, to się okazało właśnie Anything Can Happen. To była dla mnie sytuacja, że tak powiem, idealna. No i co? Coś wymyśliłeś, czy nie bardzo? No kombinuj, kombinuj. Ile masz kart? 17. No niestety będzie sporo kart dobierał. Dlatego też nie wiem, jak to się stało, że nagle ja mam więcej kart od niego. Ale jakoś tak dziwnie wyszło. Dobra. Ślozażera zabijemy. Niech będzie Shield Slam. Dobra, niech będzie tarczowniczka. Wolałbym ją użyć w turze, w której użyję także muru. Bo tak jak mówiłem, chciałbym używać Hero Power co turę. Niemniej jednak wolę mieć jakiegoś stwora na stole. Aczkolwiek nie ukrywam, że obawiam się trochę equality i konsekracji. Bo niestety moja talia w taunty nie jest zbyt bogata i tak naprawdę śluzożer razy 2 to jest chyba mój jedyny taunt w talii. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, mamy ochydziarza. Jego na szczęście mam jak zniszczyć. I mamy akolitę bólu. W sumie akolita bólu jest całkiem spoko sytuacją. Bo dzięki niemu będziemy mogli zjarać coś z talii mojego przeciwnika. Więc zaryzykujemy. Zaryzykujemy z nadzieją, że zjaramy mu jedno z tych piekielnych zaklęci przyzywających murloki. Dobra, zróbmy tak i modlimy się o to, żeby spalić mu Anything Can Happen. Kurczę, piromanta, no niestety. Jakbym mu spalił Anything Can Happen, to już bym był właściwie pewny, że tą walkę wygramy, a tymczasem jestem średnio bezpieczny. Tylko mu podarowaliśmy 10 kart do ręki, czyli tak naprawdę sobie bardziej zaszkodziłem. No ale tak jak mówię, Murloc Paladyn nie jest najbezpieczniejszym przeciwnikiem, więc muszę ryzykować, żeby tą grę wygrać. W tej sytuacji niestety ryzyko się nie do końca opłaciło. No i co? Zaraz mamy 10. turę, czyli zacznie się impreza. Przeżyć 2 razy Anything Can Happen. Misja na dzisiaj. Nie mam pojęcia, jak to zrobię, ale jakoś muszę to zrobić. Kurczę, mamy równość. I konsekracja. Czyli w sumie zaskoczenia tutaj nie było żadnego tak naprawdę. Na szczęście dobraliśmy śluzożera, który mi się tutaj bardzo przyda. A w kolejnej turze myślę pójdzie gromasz i pójdzie pomsta. Bo mało tego, że wyczyszczę mu całe pole, to jeszcze zyskam stwora z 10 punktami ataku, z którym mój przeciwnik musi sobie jakoś poradzić. Obawiam się trochę drugiego Peacekeepera, który obniża atak na 1. Miejmy nadzieję, że go nie dobrał. 11 kart w ręku jest, więc szansa, że go nie dobrał, jakaś tam jest. Jest piromanta. Czy pójdzie drugie equality? Niestety tak. No dobra. I mamy Healbota, tak a propos tego, że mówiłem, że ma masakrycznie dużo leczenia w talii. Plus natomiast jest taki, że zużył już oba equality, więc mój doktor Hook jest w miarę bezpieczny. Ma jeszcze jednego Doomsayera, czyli proroka zagłady. Na niego na szczęście mam egzekucję. Więc Doomsayera się w tym momencie nie boimy. Natomiast obawiam się o moje życie, bo nie mam tamta. Mam co prawda śluzożera, niemniej jednak wolę go zachować na trochę później. Harrisona Jonesa z kolei mamy na wypadek, gdyby mój przeciwnik użył True Silver Championa.
Coś wcale nie tak dużo tych kart dobrał. Jesteśmy tylko jedną kartę za nim. Ma jeszcze w sumie w talii nakładanie rąk razy dwa bodajże. Więc jeszcze 6 kart, minimalnie 6 kart dobierze. Więc kto wie, może uda się go jakoś zjarać. A propos zjarania, to chyba zjarałem wszystkie moje bronie po drodze, bo druga walka, ja znowu broni żadnej nie dostałem. Dobra, mamy True Silvera, czyli to, na co po cichu liczyłem. Okej. Okay. Dobra, mamy Murloka, prawdopodobnie go zabiję. Tak też myślałem. No dobra, no to zobaczmy, co dobierzemy z True Silvera. Co prawda stracimy tylko jeden stack, ale tutaj już lepszej sytuacji dla nas raczej nie będzie. Dobra, ciebie zabiję, założymy sobie oczywiście armor. No niech będzie broń, jako że w końcu któraś z czterech broni, w ogóle 9 kart w talii, a mi się żadna z czterech broni nie trafiła. Kosmos. Dobra, mamy 53 punkty życia. Niemniej jednak, tak jak mówiłem, przeciwko Murloc Paladynowi nawet 53 punkty życia nie zapewnia mi bezpieczeństwa. Tak jak mówię, jedyne, na co mogę w tym momencie liczyć, to to, że nie dobierze Anything Can Happen, przynajmniej drugiego. No i co? Pocieszający jest ten śluzożer, z którym już za bardzo nie ma jak sobie poradzić. Może ta karta będzie kluczowa, bo po pierwszym Anything Can Happen mogę użyć bójki i śluzożera. Wtedy drugi Anything Can Happen będzie się musiał przez śluzożera przebić. No ale tak jak mówię, jest to chyba najtrudniejsza talia dla Control Warriora. Bo często... Dobra, mamy Locha, czyli tak jak mówiłem, będzie znowu dobierał minion kart. 6 mu zostało, trzeba będzie się jakoś przez to przebić. Nie wiem jak, ale jakoś trzeba będzie. Okej. Okay. Kolejna broń. Tak, tak to w ogóle broni się nie trafiała, a teraz nagle zatrzęsienie broni. Dobra, wyrzućmy Elizę. Nie po to, żeby mi dała jakąś złotą małpę, bo i tak jej nie potrzebuję, a głównie po to, żeby jakiś tam stwór na polu dodatkowy był. No i myślę, że teraz będzie chwila prawdy, zacznie się inwazja Murloków, czyli to, czego się obawiam najbardziej. Bądźmy dobrej myśli, że z tej inwazji wyjdziemy zwycięsko. Dobra, oczywiście dowódca Murloków, jego w tym momencie nie mogło zabraknąć. Mamy drugiego True Silver Championa, z tym już niestety nie mam jak się rozprawić. Okej. Okay. Dobra, i mamy wsparcie. To teraz zrobimy tak. Murloka zabijemy. Dobierzmy sobie kartę i przede wszystkim armor, to mi się może bardzo przydać. Wbrew pozorom, grzmotnięcie tarczą może mi się tutaj bardzo przydać. Głównie na tego Murloka, który zostanie po mojej bójce. Dobra, dwie bójki mam. Dwa execute mam, więc dwa razy inwazję Murloków mogę odeprzeć. No, ale to by było niestety w sumie na tyle. Dobra, mamy proroka zagłady, z którym zdecydowanie musimy się rozprawić, bo ten taunt mi jest bardzo potrzebny. Dlatego też prorok zagłady out, jako że nie ma już equality, to mogę wystawiać stworów ile wlezie. I jeszcze więcej armora dla mnie. Dobra, i teraz pytanie na dziś. Czy 72 punkty życia wystarczą, żeby przeżyć dwie fale Murloków? Myślę, że bardzo szybko się przekonamy. Na szczęście dwa ciosy przyjmie na siebie śluzożer. Więc to jest kolejny plus dla mnie. A nie, to się nazywa Podaj płetwa, nie Murloki nie płaczą. Mi się to pomyliło z kartą szamana, która buffuje za Murloki. Okej. Okay. Dobra. Dobra, żyjemy. Teraz tak, nawet nie muszę używać Brawla. Mogę to zrobić na spokojnie. Zrobimy tutaj walnięcie.
Wracaj! Zrobimy tak. Zrobimy tak. Zrobimy tak. I tak, straciłem taunta. Więc teraz muszę przeżyć drugą falę Murloków. 69 punktów życia. 69 przypadek, nie sądzę. Ale 69 punktów życia musi mnie w tym momencie zadowolić. Że tak to ujmę. I to musi mi wystarczyć, żeby wygrać. Miejmy nadzieję, że wystarczy. Dobra, tego Murloka się pozbędziemy. Aldor Peacekeepera niszczyć nie będę. Z jednego prostego powodu, żeby mój przeciwnik miał mniej miejsca na stole na Murloki. Teraz przyzwie ich tylko 6, a nie 7, czyli... jest ok. Dobra, mamy Hillbota. Czyli kolejne miejsce na Murloki mniej. Czyli cały czas jest ok. Łomot... rzucę na Hillbota, może jakąś fajną kartę dobiorę. O, jest broń. Całkiem zapomniałem o broń. Dobra, dobijemy Hillbota. Nie Aldor Peacekeepera, tylko Hillbota, dlatego właśnie, żeby miał mniej miejsca na stole. Nie no, myślę, 71 punktów życia Murloki mnie zabiorą, tym bardziej, że będzie ich tylko 6, a nie 7. Więc zobaczmy. Twardo idzie na face. Dla mnie spoko, bo on mnie bije za 3, a ja się leczę za 4. Małpy oczywiście używać nie będę, bo popsuje mi kontrę na combo Murloków, więc małpy tak naprawdę nie potrzebuję. Dobra, podaj płetwę numer 2. Trochę mi się oberwie, ale z tego co widzę, za mało, żeby tą walkę przegrać. No i dobra, mamy zwycięstwo. Jak widzimy, udało mi się drugi raz w życiu wygrać z Murloc Paladynem. Całkowitym fartem. Chociaż nie wiem w sumie, czy fartem. Myślę, że trochę tutaj nawet dobrze zagrałem, że nie zostawiłem mu miejsca na wszystkie Murloki. No jak widzimy, został Aldor Peacekeeper, którego oczywiście się pozbędziemy. Oprócz tego użyjemy kolejną broń. No i mamy zwycięstwo. Murloki pokonane. W tym momencie nas Murloki nie oblazły. No i jak widzimy, udało nam się wbić nawet serią zwycięstw 12 rangę. No dobra, na dzisiaj to było tyle. Jak widzimy, mój wojownik może nie jest taki zły, jak mi się wydawało. Aczkolwiek trzeba zwrócić uwagę na to, że jakimś dziwnym trafem nie spotkałem dzisiaj ani Secret Paladyna, ani Zooloka, którzy ostatnio mnie dosłownie oblegali. No ale tak jak mówię, na dzisiaj to było tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Cześć!